Dzień dobry wieczór, Tomek. Przed Wami symulator piwnicy. Random po raz kolejny. Myślę, że następnym razem... Okej, dobra, może być. Nie wiem, co następnym razem chciałem powiedzieć, ale... Mamy Baśkę. Która co? Kuźwa mać. Zaraz... mnie szlak trafi. Z tym pieprzonym kontrolerem. Co tu się odpierdala? Nie wierzę. No, mogę grać? Dziękuję. O, gdzieś już to widziałem. Już to dawno temu zauważyłem, że random w tej grze działa jakoś tak, że bardzo często się dwa razy z rzędu powtarza ten sam item. Może to tylko jakiś taki... jakieś złudzenie optyczne, ale no nie wiem, coś w tym musi być. Według mnie. A co ja chciałem w ogóle? Chciałem sprawdzić, co my w ogóle mamy do zrobienia. Był Mega Satan i był Izaak. I Chest, nie Darkroom, z tego co widzę. Okej. Na pewno? No dobra. Okej, to są tirsy i item dla następnego przyszłego rana. Więc tutaj naszym priorytetem powinno być znalezienie jakiegoś dobrego use itema, preferencyjnie takiego, który ma mało charge'ów. To jest podstawa tą postacią. No i oczywiście nie umrzeć, bo mamy zero niebieskich serc, w sensie no nie możemy mieć niebieskich serc jako ochrony, tylko możemy ich używać do ładowania use itemu. Te orbitale też strzelają, więc warto ich nie niszczyć, jeśli tylko jest to możliwe. No. Jest trochę kasy. Świetnie, są hapeki. A co tam w sklepie? Kurde. Jak ja bym chciał mieć świeczkę. Niewrażliwość na klątwy w hard modzie to po prostu jest... coś, co jest wręcz, nie wiem, to najlepszy item, jaki tylko może być. 2 centy. I jeszcze trochę kasy w skrzynce. Może się uda. I bomba. Jeśli ta bomba będzie w stanie nam dać 4 centy, co niekoniecznie jest gwarantowane. No ale spróbujemy, no. No, próbujemy. Please. Cud. Dobra. No to wygranko. 100%. Teraz nic nas nie powstrzyma. No i co? Ta postać ma większą szansę na aniołki, generalnie. Znaczy, czy ona w ogóle ma szansę na szatana jakieś? Może ma. Nie zwróciłem uwagi. Zobaczymy na następnym levelu. Więc w sumie tak, dla niej hapeki są bardzo dobre, no bo niestety jest skazana na czerwone. Tirsy...
No dobra, mam klucz. Idziemy, kurde, tutaj. Zobaczymy, czy coś się uda zdziałać na tej ścieżce. No jest to oczywiście, no właśnie, teraz nie mam kluczy. Jest to bardziej niebezpieczne o tyle, że łatwiej będzie stracić szansę na aniołka i mój orbital, precz czachy. Ale no, kiedyś trzeba będzie to zrobić, więc można zacząć próbować. Klucz poproszę. Aha, czy ja dostałem? Nie. Ktoś tak zamrugała oczami, może po prostu dostała w orbital. Dagaz, no dobra, to absolutnie nic mi nie daje, usuwa klątwy, ale nie mogę mieć klątw, daje niebieskie serce, więc mogę równie dobrze od razu odpalić. Jakiś czempion. Czempion, który nie wybuchł, ani nic. Jestem w szoku. No i wszystkie moby się mutują, wybuchają, spawnują. I takie tam. No dobra, nie dostałem obrażeń. Okej, mam 100% na aniołki. Myślę, że idziemy na bossa. Myślę, że odpalę sobie maksimum orbitali, żeby zmaksymalizować szansę, że coś tutaj się uda zrobić. Mógłbyś przestać skakać. Ja nie straciłem orbital. No niestety bazowy DPS, znaczy bazowy, no ciut większy niż bazowy. Ten kamień mnie wkurza straszliwie, bo blokuje strzały moje. Aha. No dobra, już nie musimy się starać. Fajnie, fajnie było. Run przegrany. Do widzenia. Ale chamstwo. No właśnie, ten boss jest łatwy, ale jak się ma chociaż minimalnego DPS-a. Bo z bazowym DPS-em to gówno można zrobić, bo tyle tych pijawek spawnuje, że człowiek nie jest w stanie ich zabić wystarczająco szybko. Fajnie było mieć aniołka. Tja. Też się cieszę. Widzę, że... pasa na dobre rany się nie kończy z tym ostatnim. Dobra, item room. Chociaż use item. Biblioteka daje use itemy. Ha. To czy to mi da bookworma od razu? Tak. Teraz ten item nie ma charge'ów. O Jezu. What the fuck? O Boże. Tego się w sumie nie spodziewałem, ale jest to interesujące. Czyli tak, mogę mieć 6 orbitali maksymalnie. Orbitali, powiedzmy. Haha. Ha. Ale to ogólnie jest lepszy item. Chociaż how to jump, właśnie tutaj była jakaś skrzynka, ale ja nie mam kluczy. Dobrze, na pewno nie będę żałował, właśnie, już żałuję, że poszedłem do biblioteki, bo nie mam kluczy i mam dwie bomby. Tu nie może być secret rooma, ale może tu będzie, więc w ten sposób wejdziemy do sklepu. Okej. Bardzo chcę tego 4,5V, ale nie dostaniemy tego 4,5V. No to pójdę do item room. To
To nie jest psy fly, to jest jakaś kupa, więc wezmę to. Okej. Nic ofensywnego. Skąd ja mam tego damage upa? W sumie. Co mi daje damage up? Bo nie wiem. Bo nie zacząłem chyba z 4. Ta postać startuje z 3,5. Czy coś mi się pokręciło? Nie wiem, co tu zaszło. Który mój item daje mi damage upa? Musieli coś zmienić. Bo wcześniej żaden z nich nie dawał. Czy świeczka to damage up? Nie, niemożliwe. Oho, telekinetyczne patafiany, fajnie. Jasne. Był sobie aniołek kiedyś tam. Jeszcze kontaktowo zadaje obrażenia, to gówno małe. Dobra, widzę, że szybki run prawdopodobnie się szykuje, ale zobaczymy. O! Czaszkowy orbital. Ciekawe, ciekawe. No dobra, właśnie ta książka przynajmniej daje nam dodatkową obronę, więc może na następnym levelu będzie aniołek. Ha, ha, ha. Może. Znaczy jak to? Na następnym? Na tym? Nie, na następnym. Tutaj mam 50%? Ha, sporo nawet. Mimo tego, że dostałem. Widzę troll bombę i kartę. Cóż to za karta? Two of Clubs. No, bomb nie mam. Jolu. Chcę umrzeć i umrę. Nie. Odmawiam. Isaac's Heart. Nie. Owszem, jak widzieliście, działa trochę inaczej. O, znów kontroler nie działa. Kurwa mać, zaraz wyjdę z siebie. Widzieliście, nic się nie zmieniło. Nie było okienka, że coś rozłączyłem. Nie, po prostu ta gra jest zjebana. Nie wierzę. Dobra, co mamy? Mamy podwójne charge, więc spoko. To jest... A, strzelanie w randomowe strony. No teraz poproszę IPKK. I będzie komplet zabawy. Czemu nie? To może być żeby... Zaraz, to jest XL. Aha. No to tak, miałem sobie aniołka. Widzę, że tutaj nie może być inaczej. Po prostu na basemencie dostajemy wpierdol. Cóż. Skoro tak. Skoro tak, to tak. I co, dasz trinket czy kasę? A? No dobra. Kupon za 7. Jest to już item. Ale czy on mi cokolwiek będzie robił? Z tym? No coś robi ewidentnie, bo to inaczej wyglądało. Strzela takim sprayem. W sensie te orbitale. Dobra.
Pierwszy boss. Dobra, to jest basement, kurde. Mam dwa orbitale. Zróbmy to od razu. O, jeszcze będzie kostka. Spoko. Popieram. O nie, mój orbital. Już nie strzela tak ładnie. Dawaj kostkę. Dobra, to może pójdziemy jednak do item rooma jakiegoś drugiego, w sensie przed drugim bossem. To nam da HP-ka, znaczy białe serce. No na tej postaci to tak średnio ten trinket będzie działał. Na początku levelu daje białe serce, więc zapewne długo go nie ponoszę. Emperor. Co z tym judgmentem? Zwykły judgment. Wiesz co? Giń. Chcę tego aniołka. Daje aż 35%. Dużo. Ryby? Spoko. No faktycznie wyglądam jak jakiś kurde człowiek ryba z Lovecrafta. Trochę. No, tak z profilu zdecydowanie. Dobra. Curse Room? No, w razie czego zrobimy Emperora. O Boże, co ja widzę? To jest niesamowite, co tu się stało. No, zróbmy Emperora, żeby nie tracić HP-ków zbytnio. Dobra, użyję tego orbitala. Ładny DPS nawet. Nie, świeczka nie daje damage upa, więc co mi dawało damage upa wcześniej? To kolejne tiersy są. Dobrze, dobrze. No, liczę na Godheada. Fuck you. Po co mi wskrzeszenie? Chcę tą postacią robić rzeczy. Ale że delirium jest u aniołków, to w sumie ciekawe. Czy ja tu wszystko zrobiłem? Nie szukam secret roomów, nie chce mi się. Mam tylko dwie bomby. Na pewno pójdzie lepiej. 100%. O tak, Dross. Już to widzę, jak pójdzie lepiej. Wręcz gwarantowane. Czy ten mob stąd wyjdzie w ogóle? Aha. Czy te kolce mogłyby po prostu... Prawie dobrze. Czy te kolce mogłyby przestawać działać, jak się kończy pokój? Aha. Jest białe ognisko. Jaki trollowy pokój zmywa mnie w dół. Manicles Power. Wezmę to. Jednak ten blind to bywa ciekawy. To jest przynajmniej coś, co wiem, że jest dobre. Było blisko. Czy to delirium to coś robi w ogóle? Coś tam robi.
Dawaj serce. O nie! Nie! O dobra, skrzynka zatrzyma się na kamieniu na szczęście. Ma Nicole's Power, więc w sumie nie wiem, czy chcę iść do sklepu. Zróbmy jeszcze Orbital 1. Aha. Czy ja wybuchłem? Co tu wybuchło? Co to kuźwa było? Czy to moje orbitale wybuchają? Nie łudziłem się, że tutaj w ogóle będę miał jakąś szansę na aniołka, czy szatana, czy cokolwiek. Dobra. Ty. Ciebie za bardzo nie znam, muszę przyznać. Właśnie, bo masz takie chamskie ataki, które na 100% da się uniknąć. Już to widzę, jak się da. Mhm, jasne. To uniknąłem. Skąd ja mam kościane serce? Czy ten item, który właśnie podniosłem, daje go? I zaraz go stracę. No to nie stracę go, bo kupię sobie to. O, jest stopwatch. W sumie no, prawie bym chciał, chociaż stopwatch to wyrok śmierci, jeżeli idziemy na bestie. Teraz gdzie to ognisko było? Chcę umrzeć. No, to jest chyba bardziej bezużytecznego przedmiotu dla tej postaci, to nie ma. Gdybym się chciał zabić, to chętnie. Łapka. No i dobra, podniosłem. Gapi 100%. Wręcz gwarantowany. Nie ma opcji. Czy coś tu jeszcze było? Czy ta skrzynka mnie zabije, jeśli jej dotknę? No myślę, że tak. Fajnie się dzieje. Aha, te moby jeżdżą w ogóle wszędzie. Po dziurach potrafią jeździć. Ciekawe, jak to działa. Co to jest, lód jakiś? Ale chamstwo. Chamstwo to myśl przewodnia tych nowych leveli, oczywiście. Dobra, podnieśmy to. Dobranoc, nie mam zamiaru się z wami użerać. No, szans na wygraną na razie nie widzę. Ale dajmy szansę temu ranowi. Pewno coś się wydarzy. I wcale nie będzie to coś, co mi zniszczy rana. Wow. Zaraz. Co to był za boss? Ten boss, co mnie przynajmniej raz trafił. Więc na pewno teraz absolutnie mnie nie trafi. Aha. No dobra. Więcej HP. No dobra. Nie mam nic przeciwko HP-kom, no.
Ale może tak jakiś damage up? Nie? To zbyt wiele. Dobrze. Czyli postarajmy się nie wydawać w sumie pieniędzy w sklepie, bo co? Bo money equals power. Otworzę to. Powiedzmy, że się opłacało. Chyba zostanę przy tym trinkecie. Uff, mam dwie bomby. Cud. Teraz mańcy mnie prawdopodobnie zniszczą. Nie zdziwiłbym się. Cztery klucze. A. Damage. O, czy to jest wybuchowa mucha, która absolutnie mnie nie trafi? W żadnym wypadku. Co to ma być za pokój? Tylko strata czasu czysta. Nie ma żadnych mobów, nie ma nic. Czemu? Czemu? Dokładnie tak. Czemu? Dobra, może Secret Room? Chociaż tyle. No to każde ognisko musi zostać zniszczone. Tym razem nie mam gapio oka, żeby widzieć, co w nich jest. To daje więcej much, ale na razie nie mam żadnej generacji much. Aha. Fun. Oczywiście. Oczywiście. Ataki, których nie widać skąd idą. Fair 100%. Nie wierzę. Jeśli dobrze rozumuję, to kościane serce może nas uratować, bo... Bo... Ono się nie liczy do szansy na szatana. Tu nie ma nawet klątwy ciemności, tu po prostu są takie gówniane pokoje. O... A propos gównianych pokojów... Tak... Mhm... Czy ja coś mówiłem? O szansie na szatana? Duchy jeszcze istnieją? A jak? Jeszcze jakiś jest. Fajnie. Jeszcze! Aha... Dlaczego? No, dobra, nie stracić tego kościanego serca. To może coś się uda tutaj osiągnąć. Chociaż ciężko jest. Aha. 100% nie stracę. Tak. 1000000%. No i widzę, że mój ulubiony boss się szykuje, albo jakiś ekwiwalent. Co? Boże, dlaczego? No dobra, właśnie, przecież te skrzynki... No, te skrzynki tak czy inaczej się nie liczą jako obrażenia dla szatana.
Ale po prostu nie chciałem tracić HP-ków. Czy tu jest maze jakiś, czy to co? Chyba nie ma. O, dzięki, mogę już iść. Aha. Fajnie, fajnie. Może się zabiję na kolcach. Bo to chyba będzie idealne tutaj zwieńczenie wszystkiego. Zaraz tutaj mogę iść. A. Ale nie wiem, czy chcę. A, to te moby, które nie umrą. Mhm. Fajnie, fajnie. Tak, czemu nie? Czy te czaszki są zniszczalne w ogóle? Tak trochę nie wygląda na to, ale może się mylę. No dobra. Alleluja. No co mi tu dajecie w ogóle? Kuźwa, co mi tu dajecie? Aż jestem ciekaw. Czy D20 jest w stanie mi coś zaoferować interesującego? Bo kupon w sumie, właśnie. Sklep i kupon. Spróbujmy dojść do sklepu, którego nie wiem, nie ma tutaj w ogóle. Ja po prostu tu umrę, bo tak. Fantastyczne są te nowe levele. Zdecydowanie. Sklep będzie tu, widzę. O tak, duchy i te kości, które sobie strzelają z dupy. To doskonałe połączenie, o tak. Kto to wymyślił? Jakiś chory z Wyrol. Już myślałem, że kupon mi nic nie dał. No dał mi, ale po prostu tak mi dał. Czemu ja tutaj to postawiłem? To ja nie wiem. No już chyba wolę ten krzyż. Nic nie kupuję. Nie wpłacę kasy. Straciłem wolę do życia po raz kolejny. Nie wiem, chyba wezmę D20 z ciekawości. Co to, żeby zobaczyć, co to robi. On tutaj może coś. On też tak strzela jakoś shotgunem. Więc nie wiem. Nie, to ten zielony orbital chyba tak strzela, a kostka to nie wiem, co robi. Miło, że można mieć w sumie różnego rodzaju te orbitale naraz. Zaraz, gdzie był boss? Gdzieś tam. Bossa raczej nie przeżyje. No, zależy, co będzie. Oczywiście, że Gideon. No to nie przeżyje. Fair. Te kości spawnujące się z dupy byłyby fair, gdyby nigdy nie spawnowały się blisko mnie, co jest fałszem, bo czasami się spawnują. O nie. Mój orbital. Mój drugi orbital. Zabij swoje własne muchy. Aha.
Co następne? Gówna co dwa razy jeżdżą. Bardzo fajne. Jakimś cudem jeszcze żyje. No, teraz pewnie się to zmieni. No nie mam DPS-a, żeby te moby zabić wystarczająco szybko. Koniec. Nie wierzę, te rany ostatnio nowe wyżyny osiągają. No dobra, dziękuję wam za uwagę i do zobaczenia.